Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Honey, I Join the Cult. I kontynuujemy sobie nasze kocie tutaj, wiarłamstwo, że tak powiem. No wiarłamstwo to jest złamanie zmiary, ale dobra. To nie, to kontynuujemy nasz kult. Kult. Tu chyba kogoś zwerbowaliśmy nawet. Czy możemy werbować? Nie możemy jeszcze werbować niestety. O, ale sporo jest, jeżeli chodzi o to ulepszenie. Dobra, Kaja Kasprzak on sobie prowadzi modły. No sporo tutaj się dzieje. I sporo kasy też zaczyna płynąć. Badanie ukończone. Idziemy dalej na misję pozyskiwania przedmiotów. Albo biuro wyrobunkowe. Zapierdziałeś do pracy. Już. Lena, wracaj do roboty, właśnie. Mój ojciec podał mnie badaniom, które potwierdziły szaleństwo. Priorytety. Priorytety zajęć zapewniają, że nie zawsze są przydzieleni do zadań, które najlepiej pasują do ich umiejętności, zamiast realizować zadania, w których nie są najlepsi. Przydzielenie wykwalifikowanych pracowników do zadań daje ogromne korzyści, takie jak zwiększenie wydajności zasobów i szybsze wykonywanie zadań. Aby zaktualizować priorytety, to już wiemy. Nowy poziom. Andzialiść, której nie mogę kliknąć. O, dobra, już mogę. Empatia. Wpływ. Werbunek. Inteligencja. To nie. Planowanie też nie. Większe szanse werbunku. Możemy w to dodać. I może dodajmy jeszcze. A, możemy oratorstwo. Czy towarzystwo? Improwizacja blef. Kartonowe pudło. No dobra, dajmy towarzyskość. Ty też dostałeś level, wow. I ty jesteś dobra w sprzedaży detalicznej. Szkolenie. Sprzedaż detaliczna. Blef. Dobra, możemy też tak. Coś tam jeszcze jest z levelem, czy nie? Co ty tu masz? Czego ty chcesz? Pomieszczenia. Jakie mam nowe pomieszczenia? Pokój rekreacyjny. No to może zróbmy taki pokój rekreacyjny. Co wy na to? No niech mnie. Oczywiście. Musiałeś to spartolić, prawda Shiro? Nic nowego. Opa. Już nie. Już jest dobrze. Pyk. Pomieszczenie. Rekreacyjne, pokój rekreacyjny. I teraz przedmioty według rekreacji. O, domino, gramofon, drogi bandyta. Kurde. Dobra. Macie. Dzieciaki, bawcie się. O kurde, mam 700 kasy, ale zjebałem to. O Jezu. Dobra, niech leci kasa. Już 22? 18, nie zmieniłem tego. Kurde faja. Dobra, trudno. Minus 4000. Na 22 ma być kazanie następne. Generować hajsiwo. Generować. A jak ładnie. Bo jestem biedny. Lepiej ci? Nastrój trochę mu się poprawił. Wolny czas, świetne. Duże zmęczenie, okropna żywność. Wyczerpanie kazaniem. Dobra. Nie jest tak źle.
Niech oni sobie tam kasę generują. Fajnie. Badania ukończone, biuro werbunkowe. Jednostki wysokiej jakości mamy i misje pozyskiwania przedmiotów. Czy ja mam kolejną? Naprawdę? Kolejna? O kurde. Ryzyko plus 13, ale to z tamtego jeszcze poszło, dobra. Jednostki wysokiej jakości. Każdy Nikon ma przypisany wskaźnik jakości, który jest miarą jego potencjału. Nikoni wysokiej jakości mają wyższe limity poziomów i umiejętności, co oznacza, że mogą uczynić z nich biegłych członków naszej organizacji. Więc zwiększenie wskaźnika PR poprzez realizowanie misji pozwoli nam przyciągnąć wyznawców wyższej jakości, którzy będą mogli zostać zrekrutowani jako Nikoni. Na razie musimy zadowolić się tym, co jest dostępne. Po osiągnięciu limitów, jakim charakteryzuje się dany Nikon, możemy chcieć pozbyć się z naszych szeregów jednostek niższej jakości, aby Nikon wyższej jakości mógł zająć ich miejsce. To od ciebie zależy, kogo zatrzymać, a kogo się pozbyć. Pamiętaj, że dotyczy to nowych wyznawców, a nie powoduje zwiększanie jakości dotychczasowych wyznawców. Czas do łóżka. Dobra, już wszyscy idą, spoko. Wszyscy śpiulkać. Jeszcze jeden sobie przyszedł, widzę. Nathan Szymczak. Niestety to jest nieznanej jakości wyznawca. Czy ja ich też mogę wywalać? Ja was mogę wyrzucić na przykład? Łóżko brak przypisania. Mogę. Świetnie. I mogę ich wyrzucić. Jak będę chciał, to ich wyrzucę. Czyli tak, jeżeli to jest niskiej jakości, bardzo słaba. Jakość bardzo słaba. Andzia jest średniej jakości. Limit poziomu umiejętności 8, a tu jest ile? 3. I limit umiejętności 5. No to lipa. Wszędzie bardzo słaba. Spotkania w trakcie misji. Właśnie udało ci się aktywować swoje pierwsze spotkanie. Mogą się one pojawić, gdy członkowie twojej sekty są na misji. Twoja misja nie przesunie się do przodu, dopóki spotkanie nie zostanie zakończone. Warto więc potraktować je priorytetowo. Spotkania stawiają cię przed szeregiem różnych decyzji do podjęcia. Mogą one przynieść różne pozytywne lub negatywne skutki, takie jak wyjątkowe nagrody lub długotrwałe obrażenia, więc wybieraj ostrożnie. Niektóre opcje wymagają, aby członkowie twojej sekty, czyli Nikoni, posiadali określoną ilość punktów określonych umiejętności. Mogą one być też inne niż przydatne umiejętności, które zwiększają ogólne szanse powodzenia misji. Dlatego dobrze jest wysyłać na misję członków sekty z szerokim zakresem różnych umiejętności. Jeśli nie zakończysz tego spotkania w trakcie misji, możesz wrócić do niego później, klikając zakładkę misję. Pamiętaj, że twoja misja nie zostanie zakończona, dopóki nie zakończysz spotkania. Dobra, kampanie PR-owe. Wybierz Nikona. O, ty masz przerwę. No tak, 2 na 10. Dobra, Kaja, idź. Idź, Kaja, idź. Nikon może wkrótce odejść? Nikon wkrótce opuści sektę na dobre. Nikoni są niezbędnymi pracownikami wykonującymi codzienne prace w ośrodku. Bez nich nie można kontynuować realizacji naszej misji. Dbają o to, by członkowie sekty byli szczęśliwi, monitorując ich potrzeby i zapewniając im wszystko, co sprawi, że będą zadowoleni. Któremu coś brakuje? Wyznawcy. Nastrój. No co Shiro? Milena Matusiak. Duży głód. Nieatrakcyjne pomieszczenie. Już nie przesadzaj. Już nie przesadzajcie. Będziemy zabijać, jak będą chcieli odejść. A co tam? Będziemy zabijać. Sypialni nie mam już jeszcze lepsze niestety. Idźcie, zjedz to, no właśnie. Musisz kierować aktywną misją, dobra, zróbmy to teraz. Podczas przeszukiwania magazynów w wydawnictwie prasowej natrafiasz na ukryty za stosem pustych pudeł safe. Tuż nad klawiaturą miga czerwona lampka. Alarm jest aktywny. Rozpoznajesz ten system alarmowy. To zamek wyszczelony 4-cyfrowym kodem. Jeden niewłaściwy ruch może uruchomić alarm. Wprowadź losowy kod. Może szczęście będzie nam dzisiaj sprzyjać. Spróbuj wyłączyć alarm.
Przyjrzyj się uważnie klawiaturze. Przyglądasz się uważnie klawiaturze i dokładnie sprawdzasz każdy przycisk. Widzisz, że klawisze 2, 4 i 5 są lekko odbarwione, a cyfry zaczynają blaknąć. 4 jest najbardziej wyblakłe z całej czwórki. Na pewno będą dwie czwórki, jeżeli 4 jest najbardziej wyblakłe. Na logikę. Trzymujesz oddech i wpisujesz kod. Drzwiczki sejfu się otwierają. Dobra robota, otwierasz drzwiczki szerzej i znajdujesz ważne dokumenty. Zdecydowanie warto było zaryzykować. Pokojesz lub do PC-ka, zamykasz sejf i uruchamiasz alarm, wycierając swoje odciski palców z klawiatury. Nigdy się tutaj nie było. Uzyskano ważne dokumenty. Co to daje? Lecimy dalej. Czy tobie się chce jeść? Nie. Myślałem, że jej się chce jeść, kurwa, i ona tak odwala. Dobra, zróbmy pomieszczenie, tylko mamy mało kasy. Bardzo mało kasy. Zróbmy tutaj kuchnię. Zróbmy kuchnię, zróbmy drzwi. Fajna informacja. Przygotowywanie posiłków, to już wiem. Kuchnia, kuchnia, kuchnia. Blat kuchenny 450, lodówka 900. Nie stać nas na to. Wydaliśmy wszystko na zabawę. Lipa. Lipa, lipa, lipa. Dobra, misje się skończyły. Wracaj z misji. I 20 ryzyka. No niedobrze. Niedobrze. O, kolejny poziom. Nasza koleżanka na kolejny poziom. Na pewno jej damy oczywiście inteligencję. Ona już chyba ma max poziom. Tak mi się wydaje przynajmniej. I Livia Skrzypczak również ma. Planowanie, szpiegostwo, inteligencja. Znaleziono uduszonego mężczyznę. Mieszkańcy proszeni o zakrywanie szyi. Po tym jak w Central Parku znaleziono uduszonego mężczyznę, policja sprawdzi dochodzenie, prowadzi też dochodzenie w sprawie możliwego seryjnego mordercy. Śledztwo wciąż trwa, ale policjanci chcieliby przesłuchać mężczyznę w zielonej bluzie z kapturem, który przybywał w tym czasie w okolicy. Tutaj więcej na stronie 17. Niedobór jaj trwa. Tematem rozmów mieszkańców nadal są jajka, ponieważ nie można ich obecnie kupić w żadnym sklepie aż do przyszłego roku. Pragnąc zachować anonimowość, mężczyzna powiedział: nie daj się, nie da się zrobić omletu bez jajek. Ajajaj, nie mam jaj. Na czas trwania 36 godzin, spadek ruchu pieszego na ulicach o 40%. No luz, trudno. Możemy sobie to oglądać. Ciekawe, czy możemy go złapać. Kurde, tej kasy tak zbytnio nie ma. Tej kasy tak zbytnio nie ma. No, dawajcie, dawajcie. Zacznie drogo ta kasa wychodzi. Gdzie jest nasz główny autorytet rekrutacyjny? Kurwa, ty miałaś chyba prowadzić rekrutację, prawda? Misję. Wzmocnienie pomieszczenia? Umożliwia przywódcy wzmocnienie umiejętności każdej osoby wchodzącej do pomieszczenia kosztem wpływu. Takie sobie. Takie sobie, takie sobie. No dobra, weźmy to. Czy zdarzyło ci się być na postoju dla ciężarówek? Nikt nie ma wrażenia. Jeden z członków na koni jest ranny. Podniesienie obrażeń na koniec starają się wykonać swoje obowiązki, nosząc dzielnie skutki tych obrażeń. Niektóre rany są drobne i goją się z upływem czasu, jednak inne wymagają opieki medycznej w szpitalu miejskim lub na oddziale medycznym na miejscu. Czy on nam, kurde... Poważnie upuchnięte stopy. Powód: brudne ręce podczas jedzenia. Trwania 14 godzin, terapia nie wymagana. Poziom energii spada o 30 szybciej. Jak ty żeś to zrobiła? Jak ty żeś to, kurde, zrobiła? Poza tym do misji pozyskiwania przedmiotów, jak to mawiają, najlepsze rzeczy w życiu są za darmo, a zatem wszystko, co zdołamy ukraść, powinno być najwyższej jakości. Do dzieła ukradnij dla mnie, to się da. Nie daj się jednak złapać, nie lubię gliniarzy.
Ponieważ, dobra, zaczynam rozumieć, że używanie starego koryta w charakterze umywalki nie jest chyba zbyt higieniczne. Po wizycie w toalecie niekoniecznie miewają problemy z domyciem rąk umywalce kiepskiej jakości. Ulepszenie umywalki zwiększy szanse na to, że niekoniecznie domyją ręce, a tym samym pomoże w zapobieganiu chorobom. Dobra, to już czytaliśmy wcześniej. Musimy na pewno sobie jakieś nowe umywalki kupić. No i przydałoby się też, też by się przydało tą kuchnię zrobić. Jak na przykład ulepszyć sobie cokolwiek? Nie da się. Kuchnia. Piekarnik. 900 lodówka. Na razie nie kupimy tego. Dawać hajsy, dawać. Mamy kolejne misje. Poziom trzeci, pozyskiwanie przedmiotów też mamy. Tu możemy kraść. Na razie tego nie będziemy robić. Na razie nie. Co to jest? A, to masz poziom. Ja rozumiem, że to już jest twój max poziom. Masz planowanie i szpiegostwo. Taka to chuja niepodobna jesteś w sumie. Średnio bym powiedział. Czekajcie. Nikoni, kto tam miał pomocnika? Lena Sienkiewicz. Gdzie ty jesteś tutaj? Nie to. Ty jeszcze nawet drugiego levela nie wbiłaś. Trochę upośledzona. Z tego co widzę. Improwizacja. No dobra, damy planowanie i improwizację. Niech będzie. 600 już mam. Uuu. Co tam się stało? Czyby kolejne? Nie. Badania wstukły, dobra. Wzmocnienie pomieszczeń. Biuro tajnych operacji. Biuro werbunkowe jest zrobione już. Sala duchowa. Terapia dezorientacyjna. Nowy pokój terapeutyczny. O dobra, weźmy sobie to. I spróbujmy zrobić jeszcze kuchnię. Przedmioty według kuchnia. Zrobiłem tak, lodówka jest tu. A, już nas na nic nie stać, świetnie. Już nas na nic nie stać. I gdzieś tu mogliśmy sobie kupować jeszcze rzeczy. Gdzie to było? Nikoni załamania nastroju też nie ma. Co tu się dzieje? Czemu ona jest taka szczęśliwa? Co jej jest? Co tu się dzieje? A, kocur się kąpie. Dowiemy co to jest. Wzmocnienie pomieszczenia kosztem wpływu, spoko. Nie będę tak wszystkiego czytał, bo już mnie w sumie boli gardło. Zamów, tu jest. Kleik. Dobra, zamówmy składniki za 150. Co, już mamy to? To musi przyjść. Czy to musi przyjść? Klejk składniki, ale jeszcze musimy to przygotować. Czemu ty jesteś smutna? Co tobie się dzieje? Zabawy nie masz. O, któreś się zesrało chyba. Pytanie, które? Co ci jest? Nastrój bardzo niski. Brak zabawy. Chyba za długo... popuszczenie? Co?
O, jeden z członków sekty Negoni miał mały wypadek. Negoni ogólnie nie lubią zawieźć się w majtki. Zobrodzone płytki też nie podnoszą prestiżu pomieszczenia i sprawiają, że Negoni czują się nieswojo. Ważną sprawą jest zapewnienie im dostępu do toalet na terenie ośrodka. No przecież mają. Które się zesrało? Co tu się dzieje? A, tutaj się ktoś zesrał. Nie, to jest... Broken? Ej, gdzieś się ktoś zesrał. Załamanie nastroju. Jeden z członków sekty na koni przychodzi i załamanie nastroju. Dzieje się tak, gdy wskaźnik na sobie spada zbyt nisko. Dobra, mamy ich. Aha. Livia. Naprawdę ty. Czy ty nie, jest jakoś, nie jesteś mocna? Andzia jest mocna. Andzia, proszę cię, uspokój się. Dobra, damy wam o tej 20 już czas wolny. Niech mnie... O 19. Dobra, macie o 19. Niech wam będzie, wygraliście. Strajk to strajk. Udało wam się wygrać. Cię kąpią razem fajnie. Jaka jest zasadnicza usterka? Przedmiot właśnie został uszkodzony. Szczerze mówiąc, nikoni mają takie niezgrabne łapska. W przypadku uszkodzonych przedmiotów masz dwie możliwości: naprawa lub wymiana. To już mieliśmy omówione. Kurde, czyż to jest on? To jest on. Ja bym chciał go złapać, tylko jak? Chyba się nie da. Chyba się nie da. Dobra, Kajsiwa trochę zostawili, więc spoko. Wszyscy byli? Chyba tak, dobra. Ryzyko plus 14, wpływy minus 92, ale to przez badania. Wszyscy idą śpiulkać, rozumiem, tak? Tak. Wszyscy idą spać. Dobra, niech idą. Zyskiwanie wpływu. Andzia liść w końcu się obudziła. Masz problem ze zdobyciem wystarczającego poziomu wpływu? Nie martw się, wszyscy to przerabialiśmy. Budowa pokojów terapeutycznych jest świetnym sposobem na zwiększenie poziomu wpływów. Dobra. Teraz tak będziemy robić kolejne. Tylko potrzebujemy kasy. Chciałem najpierw kuchnię dokończyć. Czemu wy nie śpicie? Jakby sen macie naprawdę bardzo niski. Trochę nie rozumiem. Ty się zetrałaś. Livia. Ty się zesrałaś? Czemu ty skupa? Kał. Ktoś tutaj popuścił majtki. Created by Livia Skrzypczak. Livia zesrała się w gacie. Znaczy, w sumie to ty nie masz majtek, więc nie rozumiem. To trochę nielogiczne. Jak można popuścić nie mając majtek? Menu statystyk, link kilkowych zasobów w interfejsie, ale przejdź do menu statystyk. Wiemy to. Wiemy, spokojnie. O, wszyscy kibel, prysznic i żarcie. Ręce myć. Oczywiście, rozpierdzielcie wszystko. Rozpierdzielcie wszystko.
Nasz konserwatorze. Weź sprzątnij to gówno. No właśnie. Bo to aż wstyd był. To był aż wstyd. Pokój terapeutyczny. Tylko problem jest taki, że my nie mamy... Nie mamy, kurczę, faja kasy. Załamanie stroju, to masz? O, jest we mnie. Udam, że tego nie widziałem. Zużycie punktu umiejętności. No to wiem. Towarzyskość, bleb, empatia. Dajmy może jeszcze sprzedaż detaliczna. No, ciebie bym nie chciał, żebyś opuściła. 7,2 ładnie leci. Oratorstwo i sprzedaż detaliczna. Dobra, no musimy tą kuchnię skończyć, kurde. Kuchnia, kuchnia, kuchnia. Piekarnik za 900, kurde. Drogo. Drogo, drogo, drogo. Nikoni. A jak w ogóle wyznawcy, czy możemy kogoś zwerbować? Werbuj. Mamy zwerbowanego. Jak? Jakoś bardzo słaba. O Jezu. Lipa. Lipa, lipa, lipa. Nie masz nic. Żadnych statystyk, prawda? Żadnych. No, wypierdzielmy ją może, co? Zobaczmy, jak działa Expel. No i dobrze. Ależ mi to wkurzyło. Trudno, nara. Już nie potrzeba. Już wszystko jest załatwione. Wymaga lodówka, zamrażarka, zewozmywak? Co? Weź mi tu, pokaż kuchnię. Tu nie ma zamrażarki. Tu nie ma zamrażarki. Co ty mnie tu oszukujesz? Ja pierdzielę. Przedmioty jeszcze raz. Bo ja coś chyba nie oglądam. Mamy już na pewno lodówkę i piekarnik. Teraz potrzeba zewozmywaku za 900. Tak? Tak. O, Lena. Lena, kolejny poziom. Co ty tam masz? Ty nie masz... A, to jest twoje pierwsze. Mhm. To jesteś osoba, która nie lubi się bawić. Biuro werbunkowe. Ale ty jesteś w sumie do niczego. W sumie do niczego jesteś. Dobra, damy ci rzeźnictwo. Sala duchowa już tu poszła. Basen objawienia. Nie stać nas, kurde. Wszędzie po 60. Cóż, chyba nic nie zrobimy. Szukamy wpływów. Bardzo mało tego leci. Co ci znów jest? Minus 15, dobra, 900. Kto ma załamania stroju znów? Matko Boska. Co ci jest? Ty robisz krzywdę? Co jej jest nie tak? Z 20. To się utłucze non stop.
Nie masz snu. Jejku, co tobie się dzieje? Ja nie rozumiem, ale dobra. Posłuchajcie wszyscy. Czuję, że Niko jest we mnie. Tylko minus 8. Ryzyko minus 5. Świetnie, spadło. PR minus 1, wpływ minus 11. Wiara plus 243. To możemy za wiarę kupić, to jest pytanie. Wszyscy spać. Wszyscy spać. Wam się chyba spać chciało, co? Ani jedna, ani drugie nie miało energii. Mam misję, ale nie mogę jej wykonać teraz, bo niestety one są zmęczone. Dziewczyny są zmęczone. W ogóle zauważyliście, że na razie mamy same kobiety? Mamy same kobitki. No myślę, że zrobimy zaraz sobie jeszcze tą kuchnię do końca. No i może byśmy te pokoje zrobili, bo naprawdę to jest tragedia. Możemy mieć maksymalnie 16 wyznawców, z czego naprawdę większość z nich to jest lipa. Basen objawień. I tu widać mniej więcej, kto ma jakie cechy. Czyli tak, tu jest żółta, nieznana cecha. A tu mam zieloną. Tylko każda ma z tych zielonych jakieś dziwactwo. Oczywiście dwa kible się zepsuły, prawda? Jeszcze nie ma toalety. Priorytet, wiadro, kup, czy zrób. No i świetnie. Andzia popuściła? A nie. Kaja Kasprzak. A chyba Andzia też popuściła, prawda? Wszyscy się posrali. Mocz. Świetnie. Świetnie, kurwa. Zajebiście. Wszyscy się posrali i puszczali. Super. No teraz Livia Skrzypczak sprzątaj. Zdziwiajcie moją potęgę. Kaja Kasprzak, czemu ty, kurde, głupia... Nie mam siły po prostu. Nie mam do was siły. Ona, nie wiem co ona robi, naprawdę. Nie mam pojęcia co ona robi. Dlaczego ty po prostu nie poszłaś kurwa zjeść jak człowiek, nie poszłaś się umyć? Co, nie miałeś za mało miejsca? No bez jaj. To jest znudzona. Co ci jest? I dobra, bo mam 33 minuty nagrania. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i o zajęciu filmu. Dalej będziemy się męczyć oczywiście z Honey I Join a Cult. Jeżeli będziecie oczywiście chcieli, będziecie to oglądać. Trzymajcie się. Hej, hej.